Dzień 26. Modlitwa i zwycięstwo. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Męstwo to taka cnota, która pozwala nam widzieć cel i wytrwale realizować ten cel, nawet kosztem ofiar, nawet kosztem trudów, kosztem wyrzeczeń. Męstwo prowadzi do zwycięstwa. Przykładem modlitwy zwycięskiej jest modlitwa Mojżesza w czasie walki z Amalekitami. Dopóki miał podniesione dłonie, naród zwyciężał, a gdy dłonie mu opadały, przegrywał. Modlitwa pomaga zwyciężyć. Wytrwała modlitwa, nawet jeżeli jest trudno, jeżeli modlę się i proszę o zwycięstwo, przede wszystkim w walce duchowej, z grzechem, z pokusą. Wielu ludzi walczy o relacje, walczy o przebaczenie, o to, żeby nawiązać relacje. Dla niektórych jest to modlitwa o uwolnienie, o zdrowie. Modlitwa zwycięska, jeżeli ufnie, wiernie, z męstwem modlę się, Bóg gwarantuje zwycięstwo. A jeżeli opadają mi ręce, ktoś powie, zauważ, Mojżeszowi opadały ręce w czasie modlitwy. Znajdź kogoś, kto pomoże ci, aby te ręce były podniesione. W zwycięstwie, w modlitwie pomocni są nam ludzie. Poszukaj kogoś, kto będzie cię wspierał, kto będzie się modlił z tobą i razem z tobą, aby modlitwa rzeczywiście mogła przynieść owoce zwycięstwa. Najpiękniejszym zwycięstwem, które otrzymujemy dzięki modlitwie, jest nawrócenie. Jeżeli widzisz, że potrzebujesz zwrócenia się ku Bogu, potrzebujesz doświadczenia Jego miłości, to na pierwszym miejscu módl się o zwycięstwo ufności, aby ufność i zaufanie do Boga zwyciężyło w Twoim sercu i w Twoim życiu.